Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Nie wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha i okolic udali się w ostatni dzień roku na bale i zabawy sylwestrowe organizowane w klubach czy restauracjach. Znaczna część ludzi nowy rok przywitała po prostu na ulicach. Co roku wiele osób tradycyjnie spotykało się na wałbrzyskim rynku, jednak przez wiele lat w mieście nie odbywały się żadne oficjalne obchody. Dopiero od poprzedniego roku władze miasta zdecydowały się wspólnie z mieszkańcami przywitać nowy rok. Podobnie było również i w tym roku. Dodatkowo oprócz sceny, gdzie gwiazdą wieczoru była Edyta Nawrocka, były efekty świetlne na fasadach kamienic, które dodawały uroku tej jedynej nocy, kiedy nikt nie zgłasza łamania ciszy nocnej. Na miejscu pojawiło się kilkaset osób, które bawiły się na wałbrzyskim rynku prawie do pierwszej w nocy. Wałbrzyszanie i nie tylko bawili się najpierw podczas koncertów, a następnie przy akompaniamencie DJ-a Jacka Czwojdzińskiego, który umiejętnie dopasowywał muzykę do tego, co działo się na bruku, jak i fontannie w centrum miasta. O tym, co się stanie od 1 stycznia 2013 roku w Wałbrzychu i jak będzie wyglądała sytuacja po likwidacji obecnego starostwa, mówiło się już od dawna. Największą niewiadomą okazało się to, co stanie się z radnymi, którzy są wybrani z terenu miasta Wałbrzycha. A jest ich aż 20. Sporne są zapisy w ordynacji wyborczej, a dokładniej 3 punkty, które jedna strona interpretuje inaczej od drugiej. Biuro Komisarza Wyborczego powołuje się na zapis paragrafu 190 ustęp 1 punkt 3 ordynacji wyborczej, który brzmi: wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek punkt 3 utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów. Komisarz wyborczy poinformuje, że wygasły z dniem 1 stycznia na mocy rozporządzenia, prawda, mówiącego o przywróceniu miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu, wygasną z mocy prawa mandaty wszystkich radnych dotychczasowej Rady Powiatu. I w rękach premiera są kolejne decyzje, to znaczy pan premier zarządzi wybory przedterminowe. Pan premier również wskaże osobę pełniącą funkcję organu dla powiatu wałbrzyskiego. Z kolei strony zainteresowane, czyli radni powiatowi, powołują się na zapis tej samej ordynacji wyborczej, ale za sprawą paragrafu 197 ustęp 2 i 3, który mówi: jeżeli z jednostki zostaje wyłączony obszar stanowiący okręg wyborczy dla wyboru danej rady i zostaje on włączony do sąsiedniej jednostki, radny stale zamieszkały i wybrany w tym okręgu staje się radnym rady w jednostce powiększonej. Jest to jeden z ustępów ordynacji wyborczej, ale bodajże drugi i kolejny ustęp tejże samej ordynacji wyborczej mówi, że w przypadku zmian administracyjnych w jednostkach samorządowych w trakcie trwającej kadencji, jeżeli częściowo bądź w całości wyłącza się okręg wyborczy i przenosi się go do drugiej jednostki, to wraz z tym samym okręgiem wyborczym przechodzą radni z danego okręgu wyborczego. I czy mamy do czynienia akurat też z tą sytuacją w chwili obecnej? Też myślę, rozstrzygnie po prostu komisarz wyborczy i musimy jeszcze poczekać kilka tygodni i myślę, że ta sprawa będzie rozstrzygnięta. Skutek, jaki miałoby zastosowanie paragrafu 197, byłoby powiększeniem składu Rady Miejskiej Wałbrzycha do 45 osób, która działa na tym samym obszarze. Związane jest to z tym, że starostwo otrzymało kilka pism potwierdzających, że mandaty radnych wybranych z terenu miasta Wałbrzycha nie wygasają. Są to m.in. pisma z Kancelarii Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Z pism, jakie wpłynęły do nas zarówno od wojewody, jak i z biura prawnego Kancelarii pana prezydenta Komorowskiego, wynika, że kadencja się nie kończy. Natomiast jest to sytuacja precedensowa i myślę, że tu najlepszą osobą do udzielania informacji jest komisarz, ewentualnie komisarz wyborczy, ewentualnie można dowiedzieć się o tym w biurze wyborczym, bądź też u przewodniczącego Rady Powiatu.
ostatnich dniach do starostwa dotarło kolejne pismo, tym razem od wojewody, pod którym widnieje podpis wicewojewody stwierdzający, że mandaty radnych wygasają na podstawie przepisów prawa. Nie ma jednak w piśmie żadnego stwierdzenia, kto ma te mandaty wygasić. Z kolei komisarz wyborczy takich uprawnień nie posiada, a wygaszenie mandatów powinno odbyć się za pośrednictwem odpowiedniej ustawy. W dniu dzisiejszym, w chwili kiedy to mówię, nie ma ani jednego dokumentu, który by to sformalizował, w myśl przepisów prawa, które obowiązują. To jak pan profesor Koncewicz powiedział, w przepisach, może niedoskonałych, ale jest napisana cała procedura, co i jak należy zrobić, żeby wygasić mandaty radnych i żeby przestały funkcjonować organy powiatu. To do dzisiaj nie zostało zrobione. Funkcjonujemy w szarej strefie prawnej, proszę państwa. No i niestety z całą przykrością muszę stwierdzić, że to dotyka nas. No niestety polskie prawo i chyba żadne inne prawo na świecie w cywilizowanych krajach nie działa automatycznie i nie działa, jak to wojewoda napisał, z mocy prawa, bo żeby ktoś wydał chociażby wyrok skazujący, to w imieniu Rzeczpospolitej Polski na podstawie prawa obowiązującego robi to chociażby sędzia. I my również oczekujemy, że w związku z tym rozporządzeniem ktoś personalnie na podstawie konkretnych przepisów prawa te mandaty uchyli i rozwiąże naszą radę. Komisarz wyborczy swoim obwieszczeniem poinformuje o tym fakcie mieszkańców wszystkich, prawda, powiatu wałbrzyskiego i pozostałe czynności będą wykonywane w zależności od tego, w jakim terminie zostaną zarządzone wybory. Sytuacja wygląda na jeszcze bardziej patową, ponieważ od 1 stycznia 2013 roku według rozporządzenia wojewody w starostwie ma nastąpić zarząd komisaryczny, a z kolei radni pozostają przy swoim stanowisku, że ich mandaty nadal będą obowiązywały. W tym przypadku nastąpiłyby trójrządy. Komisarza, który w swoich rękach miałby władzę uchwałodawczą i wykonawczą oraz zarządu powiatu z władzą wykonawczą i rady powiatu z władzą uchwałodawczą. Przez ten okres, kiedy obserwowałem proces przeprowadzania grodzkości, wydaje mi się, że jestem w stanie już chyba sobie wyobrazić każdy paradoks w polskim, wydawałoby się, państwie prawa. My jesteśmy na współpracę otwarci i myślę, że będziemy jak najbardziej w dalszym ciągu realizować zadania wszelkie z myślą o rozwoju naszego powiatu. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, że po dniu 1 stycznia 2013 kontynuowała będzie swoją ustawową działalność jako organ stanowiący powiatu wałbrzyskiego w niezmienionym składzie wynikającym z wyborów samorządowych odbytych w 2010 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uzasadnienie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miasta Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego, wojewoda dolnośląski poinformował starostę wałbrzyskiego, iż z dniem 1 stycznia 2013 roku Rada Powiatu Wałbrzyskiego zostanie rozwiązana z mocy prawa, a mandaty 20 spośród 29 radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego wygasną. Cytowane rozporządzenie Rady Ministrów jest regulacją lakoniczną i arbitralną, ponieważ nie określa ani kwestii związanych z funkcjonowaniem Rady, ani związanych z pełnieniem mandatów przez radnych wyłonionych w powszechnych demokratycznych wyborach samorządowych. Powiat wałbrzyski zostaje skazany na niedopuszczalną sytuację niepewności prawnej. O jego losie mają decydować czynności faktyczne, a nie z góry znane i czytelne przepisy prawa powszechnie obowiązującego o randze ustawowej. W opinii Rady Powiatu takie postępowanie jest niedopuszczalne w państwie prawa, które z decentralizacji władzy uczyniło jedną z zasad ustrojowych państwa. Wyrazem tych wątpliwości konstytucyjnych Rady Powiatu jest wniosek o zbadanie konstytucyjności rozporządzenia złożony do Trybunału Konstytucyjnego i który oczekuje obecnie na rozstrzygnięcie. Przyjęta zatem przez wojewodę dolnośląskiego interpretacja skutków rozporządzenia narusza normy Konstytucji Rzeczpospolitej, ingerując władczo w wyniki demokratycznie przeprowadzonego aktu wyborczego oraz narusza prawa obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do wyłaniania swoich przedstawicieli w organach stanowiących samorządu terytorialnego. Kierując się więc konstytucyjnymi zasadami demokratycznego państwa prawnego, samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, kadencyjności i wyłączności ustawy w regulowaniu ich zadań i kompetencji,
Rada Powiatu Wałbrzyskiego ma prawo i obowiązek takim decyzjom się sprzeciwić. A w konsekwencji uzasadnione i społecznie pożądane jest kontynuowanie działalności Rady Powiatu Wałbrzyskiego również po dniu 1 stycznia 2013 roku. Jak zakończy się spór i kto okaże się wygranym w tej walce? Okaże się w najbliższych dniach. Wydaje się, że problem może rozstrzygnąć jedynie Trybunał Konstytucyjny, który od jakiegoś czasu zajmuje się tą zawiłą sprawą. Wiadomo już natomiast, kto ma objąć funkcję zarządzającą w Starostwie Powiatu Wałbrzyskiego. Nie mówi się już nawet o funkcji komisarza, ponieważ na podstawie komunikatu prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska wyznaczona została osoba do, uwaga, pełnienia organów Powiatu Wałbrzyskiego. Został nim Józef Piksa, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście objęcia tej funkcji. Dla mniej wtajemniczonych jest to były wójt gminy Walim. Wraz z początkiem nowego roku Wałbrzych zaczął funkcjonować jako miasto na prawach powiatu. Wydziały takie jak komunikacja czy geodezja przeszły pod zarząd gminy, a ich pierwsi petenci zostali przywitani kwiatami. W starostwie panuje jednak konsternacja. 2 stycznia pracownicy, którzy nie przeszli do Urzędu Miejskiego, byli na swoich stanowiskach, choć teoretycznie skończyła im się umowa o pracę. Nie został wyznaczony również komisarz, który będzie zarządzał tą jednostką. W starostwie panuje zatem chwilowe bezkrólewie. Urzędy zaczęły funkcjonować standardowo, czyli o 7.30. W wydziałach pojawili się pierwsi interesanci. Ci, którzy chcieli odebrać prawo jazdy czy zarejestrować pojazd, mogli to zrobić tak jak wcześniej w budynku przy Alei Wyzwolenia. Wydział został jednak podzielony na obsługujący mieszkańców Wałbrzycha oraz resztą powiatu. Ponad 70 byłych pracowników starostwa od pierwszego dnia roboczego 2013 roku ma nowego pracodawcę, Urząd Gminy Wałbrzych. Pozostali nie do końca wiedzą, czy i gdzie mają zatrudnienie. Bardzo dziękuję i pracownikom Urzędu Miejskiego za wiele miesięcy pracy, ale również tym pracownikom ze starostwa, którzy tak trochę pracując jeszcze w starostwie, wiedząc, że przejdą, tu już nam pomagali, przygotowując swoje miejsca pracy. Zdziwiłbym się, gdyby żadnych perturbacji nie było, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to moment historyczny. Raczej oczekujemy, że będziemy dochodzili do tej pełnej sprawności przez dni, tygodnie niż godziny. Prezydent 2 stycznia odwiedził wydziały, które przeszły pod jego zarządzanie. Spotkał się z pracownikami, których miasto przejęło wraz z odzyskaniem grodzkości oraz sprawdził pomieszczenia i sprzęt przekazany ze starostwa. Pierwsi petenci urzędów zostali obdarowani również skromnymi różami. Grodzki Wałbrzych to już fakt, a co z tym związane, to szereg zmian administracyjnych. Poszczególne działy i biura, które do tej pory funkcjonowały pod szyldem Starostwa Powiatowego, przeszły pod jurysdykcję Wałbrzyskiego Powiatu Grodzkiego. Jednym z takich biur jest Wydział Geodezji i Kartografii, który od 2 stycznia swoją siedzibę ma przy ulicy Matejki 2 w byłej siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego. Biuro Geodezji i Kartografii zgodnie z rozporządzeniem uruchomiło swoją działalność w budynku przy ulicy Matejki 2. Jesteśmy w tej chwili w fazie organizacji, czyli uruchomienia systemu. Pracownicy kończą się meblować i już możemy przyjmować pierwsze wnioski o interesantów, o wypisy, o mapy, odbitki z map ewidencyjnych. Pierwsi petenci, którzy pojawili się tego dnia w biurze geodezji, zostali przywitani i obdarowani przez kierownika placówki kwiatami. Mam przyjemność powitać pierwszego interesanta Biura Geodezji i Kartografii w 2013 roku. Proszę, to jest na powitanie symboliczny kwiatek. I liczę, że każdy interesant będzie w taki sposób załatwiany, bardzo przyjemny. Pomogę Pani może w tej chwili wypełnić wniosek. Wniosek jest podobny do tego, który był obowiązywał w starostwie, natomiast zmienił się podmiot, czyli jest to Urząd Miejski, Biuro Geodezji i Kartografii.
O zmianie lokalizacji urzędów przez kilka dni informowały osoby ubrane w zielone kurtki z hasłami Grodzki Wałbrzych, które rozdawały też ulotki informacyjne oraz okolicznościowe kalendarzyki. Tak, informujemy mieszkańców miasta Wałbrzycha w ten sposób, że w miejscach, które są nowymi dla nas miejscami, w których nowe biura funkcjonują, osoby rozdają mieszkańcom ulotki, udzielają niezbędnych informacji osobom, które nie wiedzą, gdzie teraz trafić, też takie informacje uzyskają. Z ważnych rzeczy jeszcze przeszło do nas ponad 60 pracowników do nowych biur. Ci pracownicy są już na swoich miejscach u nas w mieście, mają swoje biurko, mają swoje krzesła i jeszcze w tym tygodniu będziemy przewozić, jeszcze przekazywać między sobą meble, komputery i oczywiście dokumenty i zadania. Każda z placówek, mimo tego, że już jest otwarta dla klientów, zapewne jeszcze przez kilka dni będzie zmagała się z poukładaniem wszystkiego w nowych biurach. Dla potencjalnych klientów nie jest to jednak w żaden sposób uciążliwe. Już przyjmujemy pierwsze wnioski i interesanci będą załatwiani zgodnie z pływającymi wnioskami i w zależności od rodzaju informacji, którą będą chcieli pozyskać, jest określona procedura i sposób załatwiania tych wniosków. Dla interesantów, mówię, nie ma utrudnień. To takie obciążenie głównie pracowników jest związane z przygotowaniem miejsc pracy. Nieco więcej konsternacji wśród petentów wzbudziły zmiany w Wydziale Komunikacji oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które również zostało podzielone pomiędzy starostwami powiatu ziemskiego i grodzkiego. W budynku przy Alei Wyzwolenia, czyli tam, gdzie do tej pory mieścił się Wydział Komunikacji, klienci będą mogli załatwić sprawy z tym, że organem nadzorującym na terenie miasta nie jest już jak dotychczas starostwo, ale miasto. Odzyskaliśmy część kompetencji dotąd realizowanych przez Starostwo Powiatowe Wałbrzycha, oczywiście tylko dla mieszkańców miasta Wałbrzycha. Będziemy realizować sprawy geodezji i kartografii, sprawy komunikacji, czyli dowody rejestracyjne, prawa jazdy, administracji architektoniczno-budowlanej, czyli wydawanie decyzji, pozwoleniu na budowę, także sprawy transportu i ruchu drogowego będziemy w części realizować. Oczywiście też wszystkie drogi już teraz są pod zarządem naszego zarządu dróg i utrzymania miasta. Zapewne jeszcze jakiś czas będzie trwała kampania informacyjna, ponieważ wiele osób z przyzwyczajenia będzie szukało odpowiedniego urzędu pod starymi adresami. Ale jak każda zmiana, również i ta po czasie będzie już normą. Zagrożenia wynikające z problemu bezdomności nasilają się w okresie zimowym, gdy temperatura spada poniżej 0 stopni Celsjusza. Na terenie powiatu wałbrzyskiego możemy znaleźć wiele miejsc, w których koczują osoby bez prądu, bieżącej wody i ogrzewania. W zeszłym roku przy ulicy Długiej doszło do tragicznego w skutkach wydarzenia. Bezdomna kobieta, która spała w ruinach fabryki, zmarła w wyniku wyziębienia organizmu. Altany na ogródkach działkowych, popuszczone mieszkania czy klatki schodowe. Wszędzie tam możemy spotkać osoby bezdomne, które w okresie zimowym szukają schronienia od mrozu. Tak spartańskie warunki nie wystarczają jednak, by przetrwać naprawdę ekstremalne temperatury. Osoby te mogą oczywiście schronić się w dwóch miejscach. Jest do tego schronisko przeznaczone przy ulicy Pocztowej 10 w Wałbrzychu, jak również jadłodajnia przy ulicy Andersa 118. Są to miejsca, które są właśnie przeznaczone dla osób bezdomnych. Tam mają schronienie, czyli nocleg, również wyżywienie. Z tym, że muszą się dostosować do pewnych regulaminów obowiązujących w tych miejscach. Między innymi najważniejsze zachowanie takiej osoby to być oczywiście trzeźwym. Wzmożone patrole policji, straży miejskiej i pracowników schroniska odwiedzać będą koczowiska, w których najczęściej można spotkać takie osoby. Funkcjonariusze apelują również, by nie lekceważyć osób bezdomnych i zgłaszać takie przypadki do odpowiednich służb. Starostwo powiatu wałbrzyskiego, które w styczniu 2013 roku zmieni swoje granice administracyjne, do samego końca przeprowadza remonty dróg zarówno w Wałbrzychu, jak i gminach będących w administracyjnych granicach powiatu. Jedną z ciekawszych inwestycji była ta realizowana w gminie Czarny Bór we wsi Witków. Jeszcze na początku sierpnia 2012 roku w tej miejscowości droga w zarządzie starostwa wyglądała niczym polny dukt. Wtedy zapowiedzi zarządu powiatu o remoncie, a w zasadzie budowie na nowo polnej drogi wyglądały jak obietnice nie do spełnienia. Przed kilkoma miesiącami Andrzej Lipiński tłumaczył to tak.
tak. Pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pozyskaliśmy kwotę 194 tysięcy złotych. Rozstrzygnęliśmy już w tej chwili przetarg na wykonanie kilometra tej drogi. Oczywiście ona w tej chwili wygląda tak, jak wygląda. Jest to dosłownie droga gruntowa. Okazało się, że nie dość, że obietnica została spełniona, to jeszcze w bardzo szybkim tempie. Byliśmy tu w okresie letnim przed przystąpieniem do wykonania tego odcinka kilometra drogi Witkowie w gminie Czarny Bór. Jak pan widzi, w dniu dzisiejszym mogę pokazać, że ten kilometr drogi został wykonany dla społeczności lokalnej. Bardzo się cieszymy, że powiat wałbrzyski dotrzymał danego słowa. Teraz droga powiatowa służy mieszkańcom Witkowa nie tylko jako dojazd do posesji, ale również jako deptak, którym rodziny wybierają się na spacery, a młodzież i dzieci wykorzystują nową nawierzchnię drogi do uprawiania sportu. No to było wtedy w ogóle dziwne, że taki odcinek drogi jest w zarządzie powiatu, bo powiat no, z reguły kojarzy się z tym, że to są szerokie drogi. Tak, no tak jak pan widzi, jest to droga do gruntów rolnych, która znajduje się w gminie Czarny Bór, akurat tutaj w Witkowie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy zrealizować to zadanie i niech ono służy społeczności lokalnej. Jak wiem, to nie tylko rolnikom, ale również i wszystkim mieszkańcom, bo i to zrobił się taki deptak swoisty na dzień dzisiejszy. Oprócz tego młodzież uprawia tutaj sporty, między innymi jeździ na nartorolkach i cieszymy się, że akurat powiat wykonał to zadanie tutaj w tej gminie. Bardzo dobrą rzecz ktoś wymyślał, bo tu były wertepy, tu były tak, też żeśmy chodzili, ale trzeba było uważać, że żona przy okazji rękę złamała i taka jest. Więc co można o tym powiedzieć? A jak pan myśli, tu jeszcze, bo z tego co pan mówił wcześniej, co żona mówiła, no przydałoby się jeszcze coś dorzucić? Tak. Przydałoby się dłuższe to zrobić, bo to jest 1,5 kilometra chyba, czy ponad kilometr. A tam jest właśnie takie zakole, stara droga, to jakby to zrobili w koło, to byłaby piękna rzecz. Droga, mimo tego, że nie jest używana w takim stopniu jak pozostałe drogi powiatowe, została wykonana z bardzo wytrzymałych warstw bitumicznych na grubej podbudowie. Zapewne jeszcze długo będzie służyła mieszkańcom Witkowa bez potrzeby jej remontowania. Prestiżowa i historyczna już impreza Bal Sportu powraca do Wałbrzycha. Już 8 lutego dowiemy się, kto okazał się zwycięzcą podczas uroczystej gali, która będzie miała miejsce w hotelu Maria. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Tygodnik 30 Minut, Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej, Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu oraz portal skibasport.pl. Bolącą sprawą dla środowiska sportowego był brak tego balu sportowca. Idea jest taka, żeby go przywrócić, ponieważ jakoś brakowało chętnych, więc zebrało się tak kilka osób, które lubiły chodzić, chodziły i czują potrzeby środowiska. Historia balu sportowego sięga połowy lat 60. Najpierw impreza odbywała się przez dekadę w restauracjach w centrum miasta. Później została przeniesiona do nowo wybudowanego wtedy symbolu Wałbrzycha, hotelu Sudety, gdzie gościła przez następne 20 lat, a goście wprost wyrywali sobie wejściówki. W latach 90. odbywała się na przemian w hali sportowej przy ulicy Ratuszowej, w Szczawińskim Teatrze Zdrojowym oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji, by w końcu trafić do hotelu Maria. Po rocznej przerwie ta prestiżowa impreza powraca. To właśnie internauci, widzowie i czytelnicy wybiorą laureatów i zwycięzców tego wydarzenia. Będzie wybór najlepszych, najpopularniejszych sportowców regionu wałbrzyskiego, najlepszego trenera, najlepszego sportowca, studenta i najlepszego działacza. Można będzie głosować w formule SMS-owej na wyznaczone przez kapitułę osoby w poszczególnych kategoriach. W kapitule tego wydarzenia zasiądą Jan Zwierko, Tadeusz Pogorzelski, Bogdan Skiba, Kazimierz Chrapek i Jan Jędrasik. Więcej informacji już wkrótce. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.